Dobry wieczór. Wiecie co? Nie wiem, czy zdążę przed północą podsumować dzisiejszy dzień, ponieważ jest on dla mnie dniem pełnym wzruszeń. Bynajmniej nie chodzi o wzruszenia ramion. Wręcz przeciwnie. Dostałem dzisiaj pstryczek w nos od Facebooka i miałem wizję, że zablokują mi konto za spamowanie, jeżeli wysłane zaproszenia do grupy nie spodobają się większej części osób. W międzyczasie popsułem telefon i było trudno. Później coś przeskoczyło. Pojawiły się posty na Facebooku, wiadomości prywatne, za które jestem Wam naprawdę ogromnie wdzięczny. Nie wiem, czy ktoś dzwonił, bo telefon konsekwentnie odmawiał współpracy. Mam nadzieję, że nikt z Was nie próbował się do mnie w tym czasie dodzwonić. Wiecie co? W tym roku luty ma 30 dni. Umawiamy się na to, że luty ma 30 dni i to znaczy, że przeczytam co najmniej 30 swoich wierszy. Chciałbym, żebyś mogła usłyszeć wiersz, który będzie dla ciebie termosem. Tak, termosem. Dlaczego termosem? Odpowiedzią na to pytanie jest cytat z książki Dziecko na niebie, którą napisał Jonathan Carroll i którym się chciałem z wami podzielić, tylko muszę go otworzyć. Okej, jest tutaj. Jeszcze chwilę. W zimie, kiedy na dworze jest minus 10 stopni, wlewam do termosu gorącą zupę, idę na mecz piłkarski. 2 godziny później nadal jest zimno jak diabli, ale gdy otwieram termos, w środku jest gorąca zupa. Zgadza się? Potem, w środku lata, kiedy na dworze jest plus 40 stopni, wlewam do tego samego termosu zimną lemoniadę. 2 godziny później, gdy umieram z gorąca, otwieram go i w środku nadal jest zimna lemoniada. Mam do Was pytanie. Skąd termos wie? Dobry wiersz. Powinien być jak termos. Dlaczego? Mam nadzieję, że odpowiecie sobie sami. Wielkie dzięki za dzisiaj. Do jutra.